Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym w tym roku naszym hostersowym webinarze. Ja nazywam się Albert Ciżbielek, jestem account managerem w hostersach i w dniu dzisiejszym opowiem Wam wszystkim trochę o tym, czym jest z naszej perspektywy opieka administracyjna, komu się ona opłaca, dlaczego warto ją mieć i w jakim modelu takie usługi działają. Taka szybka agenda na dzisiaj. Więc zaczniemy od tym, na czym z naszej perspektywy polega ta opieka administracyjna. Opowiem trochę o takich kluczowych zadaniach i odpowiedzialnościach w ramach tej opieki. Poruszę też tematy związane z bezpieczeństwem danych. Opowiem też trochę o tym, w jaki sposób rozpoznać, czy w waszej firmie potrzebna jest opieka administracyjna. Przedstawię kilka case studies z naszych klientów, którym taką usługę świadczymy. Omówię tak bardzo pokrótce sposób, w jaki takie usługi wyceniamy. Następnie będzie chwila na to, żeby pozadawać pytania, porozmawiać na temat opieki, ewentualnie tutaj wyjaśnić sobie kilka rzeczy, o których być może nie opowiem. Na początek jeszcze informacja, oczywiście webinar będzie nagrywany w ramach takiego mailingu powebinarowego. Będziemy wysyłać linka do wideo, także jeżeli coś przegapicie, będziecie chcieli zobaczyć jeszcze raz, to nie będzie to najmniejszym problemem. Więc myślę, że możemy zaczynać. Więc na czym polega opieka administracyjna w modelu 2.4 na 7? Ja szczególnie mam na co dzień do czynienia z niezwykle medialnymi usługami chmurowymi i może się wydawać, że administracja serwerami powoli odchodzi tutaj w zapomnienie. Jednak nie można zapomnieć, że w dalszym ciągu znaczna część rozwiązań dostępnych w internecie nie wykorzystuje w pełni chmury, a wbrew obiegowej opinii nawet rozwiązania, które z tej chmury korzystają, też nie są takie w 100% bezobsługowe i pewnego zarządzania, regularnych przeglądów wymagają, chociażby dlatego, żeby uniknąć generowania jakichś niepotrzebnych kosztów albo też zapobiegać narastaniu długu technologicznego. W ramach naszego rozumienia tej opieki administracyjnej, takim najważniejszym zadaniem jest zdjęcie z ciężaru zarządzania serwerami czy infrastrukturą chmurową z wewnętrznych zespołów IT naszych klientów, dzięki czemu umożliwiamy skupienie się na dostarczaniu takiej korowej wartości biznesowej. W wypadku mniejszych firm, w których działy IT są małe lub nie istnieją w ogóle, taki usługowy charakter tej opieki administracyjnej pozwala zabezpieczyć się na ewentualność wystąpienia problemów z infrastrukturą i tym samym utrzymać ciągłość działania przedsiębiorstwa. Taką szczególnie istotną wartością, która płynie z usługi opieki, a którą często słyszymy od klientów, jest fakt, że jest ona dostępna w trybie ciągłym, czyli 24 godziny na dobę. Nawet jeśli sama koncepcja tutaj nie jest niczym rewolucyjnym, to w sytuacji, gdy w danym projekcie pojawia się wymaganie świadczenia tego typu usługi, może się okazać, że robienie tego na własną rękę nie jest takie trywialne, bo wynika to przede wszystkim z faktu, że chociażby obsadzenie zmian, które pozwolą kontynuować świadczenie opieki przez cały dzień wymaga zatrudnienia tak naprawdę minimum czterech osób, ponieważ potrzebujemy trzy osoby na każdą zmianę plus jedną osobę, która w razie czego może być na zastępstwie, może tutaj umożliwić tym pozostałym osobom pójście na jakiś urlop czy też wzięcie wolnego. Więc tutaj skorzystanie z takiej gotowej usługi, która te wszystkie parametry jakby pokrywa już out of the box, sprawia, że koszt jej wprowadzenia jest dużo niższy, no i możemy w ten sposób naszym własnym klientom świadczyć dużo lepszą usługę. Takie kluczowe zadania, które w ramach opieki administracyjnej świadczymy, są mocno dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Ja pozwolę sobie wyróżnić takie trzy podstawowe grupy czynności, które składają się na taką modelową usługę opieki. Pierwszą to jest monitoring stanu infrastruktury i reakcja na awarię. Tutaj kluczowym elementem takiego skutecznie działającej opieki administracyjnej jest system monitoringu, który daje wgląd nie tylko w podstawowe parametry naszych serwerów, ale
takie jak na przykład zajętość dysków, czy tam obciążenie procesorów, ale też pozwala na taką kontrolę dodatkowych parametrów, które są krytyczne dla danej aplikacji, czy też dla biznesu. Na przykład w wypadku sklepów internetowych często są to rzeczy typu koszyk, gdzie sprawdzamy, czy jest możliwość dokonania zakupu, czy na przykład osoba wkładająca towar do koszyka będzie w stanie zrobić checkout. Albo monitorujemy także dostępność zewnętrznych komponentów, na przykład bramek płatniczych. I tutaj taki działający monitoring to dla naszego zespołu technicznego takie podstawowe narzędzie, dzięki któremu można szybko zdać sobie sprawę z tego, że jakieś problemy powstają, zaczynają się dziać i automatycznie szybko podjąć stosowne działania. Takie szybkie ostrzeganie za pomocą właśnie takiego monitoringu pozwala nam w wypadku opieki, którą świadczymy i której SLA sobie mierzymy, na osiągnięcie czasu reakcji poniżej 3 minut, czyli od momentu, kiedy pojawia się błąd w naszym monitoringu i zdajemy sobie z nią sprawę, do 3 minut mamy osobę, która już sprawdza, czym został spowodowany ten błąd i jakich kroków naprawczych tutaj naprawienie go wymaga. Drugim takim obszarem, którym zajmuje się opieka administracyjna, to jest optymalizacja wykorzystania zasobów i modernizacja infrastruktury. I w wypadku monitorowania zasobów, poza skróceniem tego czasu na reakcję, monitoring, który prowadzimy, pozwala nam także gromadzić nam dane historyczne, które pokazują, w jaki sposób dana infrastruktura jest wykorzystywana w czasie. No i dzięki temu możemy tutaj działać proaktywnie i odpowiednio planować sobie prace rozwojowe dla danej infrastruktury. Tutaj takimi kluczowymi elementami, które staramy się zaopiekować, to jest dopasowanie zasobów do zmiennych wzorców obciążenia infrastruktury, czyli na przykład gdy występuje jakiś zwiększony napływ użytkowników spowodowany kampanią marketingową, jakimiś promocjami, jakimiś wydarzeniami zewnętrznymi, na przykład w wypadku znowu e-commerce'ów to może być taki Black Friday. Oraz druga rzecz, którą też monitoring nam pozwala zapewnić, to identyfikowanie wąskich gardeł albo też w drugą stronę niewykorzystanych albo przeskalowanych zasobów. Czyli widzimy, które grupy maszyn są regularnie mocno obciążone, a które grupy maszyn czy też usług są prawie w ogóle niewykorzystywane. No i w ten sposób możemy dopasować odpowiednio ich rozmiar, ewentualnie zaplanować sobie jakieś ich automatyczne skalowanie, no i tak w taki sposób kontrolować koszty rozwiązania. Trzecią grupą takich usług, które zapewnia nam stała opieka, to jest zapewnienie bezpieczeństwa, ciągłości działania i disaster recovery. Czyli praca administratorów nie ogranicza się jedynie do monitoringu i naprawiania awarii, ale równie mocno skupia się na takim właśnie zapewnieniu, że infrastruktura, którą się zajmujemy, jest zabezpieczona na wypadek awarii. Podstawowymi takimi działaniami, które realizujemy, które to umożliwiają, to są wszelkiego rodzaju aktualizacje konfiguracji, zabezpieczeń, instalacja aktualizacji oprogramowania, jakieś takie regularne kontrolowane restarty, tworzenie kopii zapasowych i także testowe ich odtworzenia, żeby sprawdzić, czy to, że kopia się wykonała, oznacza, że na pewno w wypadku, kiedy będziemy potrzebowali ją odzyskać, to faktycznie system z niej wstanie, wszystkie usługi będą działały jak należy. I kolejną rzeczą to tworzenie i implementowanie rozwiązań disaster recovery, czyli mówimy tutaj o infrastrukturach, które działają w trybie high availability, czyli że mamy kilka po prostu regionów, które są obsługiwane, albo też kilka grup serwerów, między którymi możemy się przełączać, bądź też mamy przygotowane po prostu jakieś takie zalążki infrastruktury, które w razie wystąpienia jakiejś awarii jesteśmy w szybszym czasie postawić, niż jeżeli mielibyśmy otwierać całą infrastrukturę zupełnie od zera. Jeżeli chodzi o zarządzanie infrastrukturą IT, a bezpieczeństwo danych, no to bez niespodzianek jest to jedna z kwestii często poruszanych przez naszych klientów. Dlatego też na poziomie firmy staraliśmy się zabezpieczyć tutaj na kilka sposobów. Takim podstawowym, który posiadamy, jest system zarządzania informacją, który jest
zgodny z normą ISO, no i dbamy o to, aby ten system faktycznie żył, żeby faktycznie był aktualizowany, rozwijany. Nie boimy się zgłaszać problemów, jeżeli faktycznie się jakieś pojawiły, tak żeby sobie tutaj stworzyć odpowiednie lessons learned, żeby wyciągnąć wnioski z ewentualnych rzeczy, które się wydarzają i wprowadzić zmiany w procedurach tak, aby się nie powtórzyły. Dodatkowo wiele infrastruktur, z którymi mam do czynienia, podlega także specjalistycznym regulacjom. Czyli tutaj zaczynamy od takiego najpopularniejszego RODO, czy GDPR, jak zwał, tak zwał, przez takie wymagania jak HIPAA, czyli przechowywanie danych medycznych, PCI DSS, czyli to jest taki standard bezpieczeństwa w transakcjach kartą, albo nawet regulacje naszego rodzimego KNF-u dotyczące działania w chmurze. I dla każdego rodzaju takiej współpracy mamy wypracowane odpowiednie umowy powierzenia danych przede wszystkim, ale także wdrożono odpowiednie standardy opieki i obsługi, tak aby zapewnić godność z tymi wymaganiami technicznymi i prawnymi. Nie będę wchodził w szczegóły, na czym to polega, natomiast no, wiadomo, że każda z tych regulacji ma jakiś tam swój zbiór procedur, zbiór wymagań, czy też jakichś takich dobrych praktyk i dla danych infrastruktur, gdzie takie wymagania musimy po prostu spełnić, to zanim weźmiemy taką rzecz pod opiekę, patrzymy, które z tych wymagań będą musiały zostać spełnione, w jaki sposób nasza procedura je obsługuje. Jeżeli są to rzeczy, które w jakiś sposób nie są objęte naszą procedurą, to odpowiednio je zmieniamy, tak żeby dla danego klienta te standardy były zapewnione. Jak rozpoznać, czy firma potrzebuje wsparcia administracyjnego? Ja pozwoliłem sobie to podzielić na takie dwie grupy, które jakby rozdzielam w zależności od tego, jak dużym zespołem IT dysponujemy w ramach firmy. Ponieważ zależnie od tego, jak duży nas zespół jest, to te potrzeby mogą być różne. I tutaj tak, dla małych firm, które być może nawet w ogóle nie mają działu IT albo takiego wsparcia, ponieważ są zbyt małe, ewentualnie ze względów kosztowych, no nie chcą w to inwestować, zwłaszcza gdy na przykład takie szeroko rozumiane IT nie jest podstawową działalnością firmy. Więc dla takich firm rozwiązanie opieki administracyjnej pozwala zmierzyć się z takimi, czy też poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z chociażby ochroną danych, czy wymianą informacji online. Tutaj nie budując tego zespołu siebie, jesteśmy w stanie sobie tą funkcję biznesową po prostu wyoutsourcować i posiadać opiekę godną tak naprawdę nawet większej firmy, ponieważ opieka w standardzie 2/4/7 świadczona przez firmę zewnętrzną to ułamek kosztu, który trzeba podnieść, żeby samemu ją sobie wdrożyć i te kompetencje zdobyć na własną rękę, tak jak już mówiłem wcześniej. Mówimy tutaj o kilku osobach, które muszą się zmieniać, muszą posiadać narzędzia odpowiednie i odpowiednie też umiejętności, co dla firmy, która niekoniecznie jest mocno związana z IT, nie jest prostą rzeczą do zrekrutowania i do zorganizowania. Więc w takim wypadku po prostu zwrócenie się do firmy, która profesjonalnie realizuje takie usługi, pozwala wejść na taki wyższy poziom, jakby właściwie z automatu, no bo mamy tutaj doświadczonego partnera, który wie, co robi, skupia się tylko na swojej działce, nie ingerując jednocześnie w core business klienta. W wypadku średnich i większych firm, które już te działy IT posiadają, skorzystanie z wsparcia w zakresie administracji serwerami z naszej perspektywy pozwala zwiększyć operacyjność własnego personelu. Czyli mówimy tutaj o tym, że tą część takich zadań zarządczych czy też administracyjnych, która no, nie zawsze jest tym, co zespół IT lubi robić, bo woli się skupić na tym, żeby dostarczać nowe rozwiązania, dostarczać nowe funkcjonalności, czy też jakieś tam wartości biznesowe dla naszego rozwiązania, no to często zdarza się, że zaniedbuje w ten sposób administracji te takie podstawowe rzeczy, jak właśnie aktualizacje. No i tutaj skorzystanie z takiego zewnętrznego dostawcy usług opiekowych pozwala ten ciężar tej pracy niejako zdjąć ze swojego zespołu i
pozwala mu skupić się na rozwijaniu własnych rzeczy. Dodatkową wartością, którą też jako hostersi tutaj dajemy od siebie, jest to, że ponieważ skupiamy się na takiej wąskiej działce, mamy bardzo dobrych specjalistów, którzy znają się na bardzo takich zaawansowanych sposobach na właśnie optymalizację, jakby konfigurację działań infrastruktury i dzięki temu też tym wewnętrznym zespołom często jesteśmy w stanie bardzo mocno pomóc właśnie w dostarczaniu tych wartości biznesowych, ponieważ znając pewne rozwiązania, czy to chmurowe, czy serwerowe, jesteśmy w stanie nakierować ich na odpowiednie komponenty, które wykorzystane w ramach aplikacji sprawią, że pewne rzeczy zaczną działać szybciej, wydajniej, bądź też po prostu bardziej efektywnie kosztowo. I tutaj chciałbym przejść do właśnie kilku takich case study, które mamy, żeby tak trochę przybliżyć właśnie sposób, w jaki hostersi działają z klientami i jednocześnie pokazać właśnie, gdzie nasi klienci widzą wartość z tej współpracy, którą z nami nawiązali. Moim pierwszym przykładem jest firma Zamel. Jest to firma z branży elektrotechnicznej. Jest to renomowany producent inteligentnych systemów zarządzania domem między innymi. Posiadają oni własną rozbudowaną infrastrukturę IT, w ramach których są też aplikacje kluczowe dla ich działalności. Aplikacje te w dużej mierze działają na serwerach VPS VHH Cloud oraz w chmurze Microsoft Azure, więc mamy tutaj taki przypadek łączonego środowiska. Potrzeba, z jaką firma przyszła do nas, to właśnie było poszukiwanie specjalistów, którzy pozwoliliby ich własny zespół IT uzupełnić o kompetencje w zakresie tego bieżącego zarządzania, monitorowania środowisk, tak aby zapewnić lepszą wydajność tego środowiska i jednocześnie zminimalizować ryzyko potencjalnych awarii. Zespół po stronie klienta zdawał sobie sprawę z tego, że aby mieć pewność stabilnego działania infrastruktury, która jakby nie było dostarcza bardzo korowe wartości dla klientów, no nie wystarczy do tego 8-godzinny monitoring w standardowych godzinach pracy, tylko trzeba właśnie być w stanie zapewnić tą ciągłość działania przez całą dobę. Dzięki współpracy udało nam się wypracować następujące korzyści, czyli udało nam się podnieść SLA i dostępność. Dzięki ciągłemu monitorowaniu i szybkiej reakcji na problemy właśnie udało nam się znacznie poprawić dostępność tych aplikacji, co przełożyło się na większe zadowolenie klientów z rozwiązań oferowanych przez firmę. Dla zespołu wewnątrz firmy, jak słyszymy, przede wszystkim jest to większy komfort psychiczny. Zespół klienta nie musi już być ciągle w stanie czuwania, reagować na awarie, tylko to my jakby zdjęliśmy z nich ten ciężar. Świadczymy monitoring 24 godziny na dobę i w razie czego mamy zespół gotowy do podjęcia odpowiednich działań. I trzecia taka korzyść to właśnie skoncentrowanie się na innych zadaniach, ponieważ my przejęliśmy opiekę administracyjną nad środowiskiem produkcyjnych. Zespół wewnątrz firmy ma teraz czas i możliwości skupienia się na innych kluczowych projektach i zadaniach, przez co sam zespół IT wewnątrz firmy może po prostu działać efektywniej i skupiać się na usługach, czy też na rozwijaniu usług, które dają im większą frajdę i satysfakcję. Drugim przykładem mamy tutaj współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie. Myślę, że tutaj mocno nie trzeba przedstawiać firmy, natomiast no, pozwolę sobie w kilku tylko tak zdaniach podsumować. Jest to taka firma, która, jak nazwa wskazuje, organizuje i nadzoruje komunikację miejską w całej aglomeracji warszawskiej. Obecnie zapewnia przyjazdy mieszkańcom ponad 2-milionowej metropolii, łączy z Warszawą 33 ościenne gminy. No i codziennie pasażerowie odbywają ponad 3 miliony przejazdów środkami tej komunikacji publicznej. Pod naszą opieką znajduje się infrastruktura klienta obsługująca dwa portale, to jest ZTM.waw.pl oraz WTP.waw.pl. Te strony zbudowane są w oparciu o popularny system CMS w ramach grup skalujących,
połączone są za pomocą EFS-a, czyli Amazon Elastic File System i komunikującego się z bazą RDS Aurora oraz Elasticache Redisem. Infrastruktura składa się ze środowiska produkcyjnego i deweloperskiego, które funkcjonują w ramach osobnych kont. Nie dodałem tego na początku, natomiast mówimy tutaj o, już myślę, że po samych nazwach można się sugerować, mówimy tutaj o środowisku, które jest zbudowane w oparciu o chmurę AWS. I jest to współpraca, która w dalszym ciągu tutaj się rozwija i coraz to znajdujemy nowe pola do współpracy. Do tej pory w wyniku naszych prac dostosowaliśmy zastaną infrastrukturę do najlepszych znanych praktyk, dzięki czemu podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa oraz zredukowaliśmy koszty utrzymania infrastruktury. Równocześnie kończymy też prace porządkujące istniejącą infrastrukturę w celu przygotowania jej do migracji na bardziej nowoczesną wersję środowiska. Tak, aby w przyszłości było możliwe lepsze, łatwiejsze skalowanie i rozbudowa całej infrastruktury. I trzecim przykładem, który mam, jest grupa kapitałowa Luke, która dostarcza, tak naprawdę skupia firmy, które wspólnie tworzą systemy inteligentnego oświetlenia dedykowane obszarom miejskim i przemysłowym. W oparciu o technologię IoT wdrażane są rozwiązania, które pozwalają zarządzić oświetleniem, wykrywać awarie i optymalizować zużycie energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sieci oświetleniowej. Wraz z rozwojem firmy i taką dynamicznie rosnącą liczbą klientów, oświetleniowe systemy smart, które firma oferuje, wymagały coraz większych zasobów, co przekładało się na konieczność zwiększenia zaangażowania w proces utrzymania i monitoringu tej infrastruktury, tak aby ta infrastruktura poprawnie cały czas działała. Był to taki moment krytyczny dla firmy, w którym rozpoczęła właśnie poszukiwania partnera, aby dostać takie skuteczne wsparcie w zakresie tej opieki, monitoringu istniejącej infrastruktury, która znajdowała się na AWS-ie. No i właśnie też takiego odciążenia, aby możliwe stało się lepsze funkcjonowanie całego rozwiązania. Tutaj w ramach opieki administracyjnej przejęliśmy całkowitą opiekę administracyjną nad infrastrukturą. Monitorujemy wszystkie workloady i wspieramy przy rozwiązywaniu potencjalnych problemów nie tylko w istniejących rzeczach, ale także właśnie przy rozwijaniu. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa DevOps, dzięki czemu też odciążamy zespół klienta i zespół klienta w ten sposób potrafi właśnie bardziej skupić się na rozwoju oferowanych przez siebie produktów, wprowadzaniu nowych feature'ów i zajęcia się właśnie tym takim biznesowym aspektem całego rozwiązania. Że myślę, że widać tutaj w wypadku tych wszystkich przykładów, które podałem, taką wspólną nić, która no właśnie pod kątem której tak naprawdę tworzyliśmy całą ofertę opieki administracyjnej, czyli właśnie oferowanie odciążenia zespołu, monitoringu 24 godziny na 7 i wsparcia w zakresie takiego właśnie specjalistycznej wiedzy dotyczącej serwerów i chmur. Teraz chciałbym przejść do takiego ogólnego omówienia modeli cenowych, w jakich oferujemy opiekę oraz standardów tejże opieki. Jeżeli chodzi o standardy, mamy trzy takie podstawowe, które oferujemy. Pierwszy to jest to taki podstawowy standard, gdzie monitoring infrastruktury odbywa się w całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Natomiast wszelkie prace związane z jakąś obsługą tej infrastruktury wykonywane są tylko w dni robocze, w godzinach pracy. Jest to najtańszy wariant opieki, który oferujemy, i on jest skierowany przede wszystkim do infrastruktury, która jest mniej krytyczna dla działania firmy, takie jak jakieś środowiska nieprodukcyjne, jakieś rzeczy związane z rozwiązaniami, które
po godzinach pracy nie muszą być monitorowane. To znaczy, ich wykorzystanie po godzinach pracy spada na przykład do zera, a tylko w godzinach pracy pojawiają się użytkownicy i jakieś tam rzeczy robią. Więc jest to taki dobry początek dla firm, które czują, że potrzebują jakiegoś wsparcia, ale niekoniecznie chcą się tutaj wiązać w trybie takim 24-godzinnym. Dwa pozostałe standardy, no to komfort i premium. W obydwu tych standardach opieka, monitoring, wsparcie, obsługa awarii działa w modelu 24 na 7. Różnica jest w gwarantowanym czasie reakcji. W standardzie komfort mówimy tutaj o reakcji na awarię do 15 minut, natomiast w wariancie premium ten czas ulega zmniejszeniu. Tutaj już w ramach jakichś takich indywidualnych negocjacji z klientem ustalamy sobie po prostu customowe SLA, w ramach których reagujemy i działamy na infrastrukturze. Jeżeli chodzi o model cenowy, to składa się on z takich trzech komponentów. Pierwszy podstawowy to jest miesięczny abonament, w ramach którego realizujemy monitoring zasobów. Drugi to jest pakiet godzin, gdzie do każdego abonamentu doliczamy sobie jakąś paczkę godzinową, która jest zużywana w pierwszej kolejności, jeżeli jakieś awarie występują, jeżeli trzeba przeprowadzić jakieś aktualizacje, różnego rodzaju prace. Natomiast po przekroczeniu pakietu godzin przechodzimy na model pay as you go, czyli zależnie od tego, ile czasu poświęcimy na pracę w zakresie danego wsparcia na infrastruktury, za tyle się rozliczamy. Jeżeli chodzi o te godziny w trybie pay as you go, rozliczamy je z dokładnością do 15 minut. Więc jest tutaj też taki dosyć duża elastyczność, jeżeli chodzi o sposób, w jaki można korzystać z naszych usług. I w tym momencie chciałbym przejść do pytań. Zobaczę, czy tutaj się jakieś pojawiły na czacie. Widzę, że nie ma, ale pojawiają się jakieś piszące osoby, więc jeżeli macie teraz jakieś pytania, to jest naprawdę dobry moment, żeby je zadać. Czy możliwa jest obsługa całościowa razem z stacjami roboczymi? To jest coś, czego nie robimy, ponieważ świadczymy usługę w modelu zdalnym. To znaczy, monitorujemy serwery, które można monitorować daleko. Nie wspieramy po prostu użytkowników końcowych, no bo to już jakby jest trochę wykracza poza zakres tego, co znamy. No bo jeżeli chodzi tutaj o zarządzanie, monitorowanie serwerami, jakimiś aplikacjami na nimi, CMS-ami i tak dalej, no to tutaj mamy pewną doświadczenie. Natomiast jeżeli tutaj dochodzi do monitorowania stacji roboczych, gdzie każdy użytkownik może mieć jakiś tam inny zestaw problemów związanych z aplikacjami, które ma zainstalowane, no to tutaj od tego, no tego już po prostu nie robimy. My też nie świadczymy usługi tak, że na przykład robimy naprawy serwerów na miejscu. To znaczy, zdarza nam się z klientami w ten sposób współpracować, natomiast nie jest to coś, co wchodzi w jakiś taki standardowy zakres usługi, który oferujemy. Tak, widzę, że to jest sekcji pytania. Pojawiły się też pytania od Piotra. Czy w wypadku opieki administracyjnej IT klient ma dalej dostęp administracyjny? Preferowanym sposobem, w jaki chcemy działać, jest tak, że przejmujemy w pełni dostęp administracyjny, żeby jakby w zakresie tej usługi, którą oferujemy, zapewnić 100% odpowiedzialności za tą infrastrukturę. Natomiast praktyka pokazuje, że no nie jest to zawsze możliwe, że są infrastruktury, gdzie klienci też potrzebują ten dostęp, no bo nie jest jakby wygodne, żeby za każdym razem, kiedy są potrzebne zmiany w ramach infrastruktury, zgłaszać się do nas, abyśmy to my te zmiany wprowadzili. Więc mamy też współpracę z klientami, gdzie mamy podział i zadań związanych z opieką, no i tutaj też mamy odpowiednie oczekiwania wobec klienta. To znaczy, że jeżeli są wdrażane jakieś nowe serwery, uruchamiane pewnego rodzaju rzeczy, no to musimy się o tym dowiedzieć. Jeżeli nie posiadamy tutaj stosownej informacji od klientów wcześniej, no to
nie możemy zagwarantować, że pewne rzeczy będą działy odpowiednio. Natomiast no jest to, nie jest to ani uciążliwe dla klientów, ani też jakieś super skomplikowane. Jesteśmy w stanie tutaj się po prostu dobrze porozumieć w takich sytuacjach. I drugie pytanie, jaki jest minimalny pakiet godzin połączony z abonamentem? Nie mamy czegoś takiego. To znaczy jest tak, że możemy sugerować, że jest to 5 do 10 godzin, patrząc na taką typową praktykę, natomiast nie wymagamy tego. Możemy od samego początku w ramach abonamentu pracować po prostu na pay as you go. My oferujemy te pakiety godzin, ponieważ jest to z naszej perspektywy trochę wygodniejsze, a też oferujemy w trochę bardziej promocyjnej cenie dla klientów, żeby ich jakby też motywować do tego, żeby te pakiety godzin brać. Natomiast jest to coś, nie jest to coś, z czym jesteśmy tutaj od razu związani na całą długość trwania umowy. To jest coś, czym sobie możemy w ramach współpracy odpowiednio żonglować. To znaczy, jeżeli klient przychodzi do nas i bierze sobie pakiet 5 godzin, natomiast po 3 miesiącach widzi, że tych prac jest co miesiąc około jednej, no to możemy ten pakiet tutaj zredukować, albo jeżeli trzeba, no to możemy go odpowiednio zwiększyć, jeżeli się okazuje, że powiedzmy, nie wiem, mamy co miesiąc ponad 20 godzin, ale 20 godzin to jest absolutne minimum, no to bierzemy sobie te 20 godzin w pakiecie, a po prostu płacimy za te kilka godzin przekroczeń. Także tutaj też mamy pewną dowolność. Dobrze. Tak, jeszcze są, widzę, pytania na czacie od Adriana. Jak wygląda w takim razie współpraca z firmą obsługującą stacje robocze, sieć? Tutaj mamy doświadczenia takie, że najczęściej współpracujemy, nie współpracowaliśmy jeszcze tak, że tą częścią zajmuje się jakby zupełnie firma trzecia. Raczej jest tak, że po prostu tym to jest, pozostaje w zakresie zespołu supportowego klienta. Więc doświadczenia mamy takie, że po prostu mamy określony zakres obowiązków, że do poziomu serwera i usług na serwerze zajmujemy się tym my i nasz monitoring, natomiast rzeczy dziejące się na stacjach roboczych klientów są zgłaszane za pomocą jakiegoś wewnętrznego systemu ticketowego do zespołu u klienta. I tak, Marcin pyta, jaki jest czas reakcji na podjęcie działania po wykryciu w zależności od tego, czy jest to krytyczny, czy nie problem? Tutaj mamy, tak jak mówiłem, zależnie od tego, jaki to jest poziom opieki, czas reakcji mamy taki, powiedziałbym, maksymalny w wypadku każdego rodzaju opieki, to jest do 15 minut, natomiast nasze wewnętrzne metryki wskazują, że jeżeli jest to krytyczny problem, to reagujemy zazwyczaj do około 5 minut, chyba 49 w tej chwili, jeżeli mam być dokładnie, mam dokładną powiedzieć cyferkę. Natomiast jeżeli to jest jakiś taki mniej krytyczny problem, to mam tam poniżej 5 minut w tej chwili. Także ten nasz monitoring jak na razie sprawdza się bardzo dobrze. Natomiast te 15 minut dajemy sobie po prostu jako gwarancję, no bo powyżej tego już liczymy sobie kary i dlatego mamy ten limit trochę wyżej. Natomiast praktyka pokazuje, że w wypadku standardowych problemów to jest poniżej 15 minut, a krytycznych to jest poniżej 5 minut, natomiast w wypadku krytycznych rzeczy poniżej 4 minut. Co w wypadku, gdy jest na przykład atak na infrastrukturę, przez to usługa nie jest dostępna, czy jest to jakoś zawarte w umowie, czy gwarantujemy czas na uporanie się z tym? Jeżeli chodzi o gwarancję czasu uporania się z tym, to owszem, mamy kilka takich umów, gdzie to gwarantujemy, natomiast jest to obwarowane pewnymi warunkami szczególnymi, bo nie dla każdej usługi da się wszystko zagwarantować, więc to jest najczęściej już tutaj przedmiotem po prostu osobnych rozmów i takie rzeczy też możemy zawrzeć w umowie. Natomiast jeżeli no, jest atak na infrastrukturę, to naszym zadaniem jest przede wszystkim powstrzymanie go, czyli tutaj odpowiednie przekierowanie tego ruchu, przejęcie go, ale my też w ramach naszych działań, jeżeli wiemy, że takie rzeczy mogą się zdarzać, no też sami sugerujemy wcześniej odpowiednie rozwiązania, to znaczy wprowadzamy jakieś CDN-y, staramy się sprawić, że infrastruktury, które obsługujemy, robią się lepsze z dnia na dzień, nie tylko czekamy na to, żeby się awaria wydarzyła, no ale staramy się z klientom sugerować, jak rzeczy można zrobić. Teraz tak, pytanie od Bartosza. Jak wygląda proces przejęcia systemów? Ile czasu potrzeba od decyzji do przejęcia systemów? To zależy, jak zawsze, natomiast taką regułą, powiedzmy, palca byłoby, że
w ramach wdrożenia, które robimy naszej opieki, czyli tutaj podłączenia tego naszego monitoringu, sprawdzenia systemów, dokonania ewentualnych jakichś update'ów, stworzenia dokumentacji. To jest 3 do 5 godzin per serwer. To tak bym powiedział, to jest taka no podstawowa miara, którą bym mierzył. Natomiast od decyzji do przejęcia systemów, no zazwyczaj jest tak, że w momencie, kiedy podpisujemy umowę, to rusza nas proces przejęcia i zależnie od tego, jak duża jest infrastruktura, to w trakcie tego jednego do kilku dni mamy podłączone wszystko do monitoringu i już opieka jest po prostu świadczona. Więc jest to stosunkowo szybka usługa, jeżeli chodzi do uruchomienia. Okej, tu widzę, jeszcze jest jakiś... Czy cena zakresu godzin PSUGO jest indywidualnie negocjowana per klient? Czy jest to stała i znana kwota? Jeśli tak, to ile ona wynosi? Mamy standardowy cennik, gdzie godziny liczymy od 200 do 450 zł, zależnie od tego, jakie kompetencje są wymagane, ponieważ w tym PSUGO może się rozliczamy się już zależnie od tego, jakie kompetencje były wymagane do przeprowadzenia prac. Czyli w wypadku administracji serwerami, tak 80% zadań wykonywanych jest przez administratorów, czyli za tą taką najniższą stawkę. Natomiast zdarzają się nam w ramach opiek też prace, które wymagają DevOpsów, wymagają architektów, no i wówczas ci już rozliczają się po swoich stawkach tych stanowiskowych. Natomiast w zakresie pakietu godzin mówimy tutaj tylko o godzinach, one są zużywane po prostu w pierwszej kolejności, niezależnie od poziomu, jakby osoby, która wykonuje dane zadanie, no rozliczana jest po prostu per godzina. Cennik, jak można go uzyskać i warunki usług SLA. Standardowy cennik jest na naszej stronie, jeżeli chodzi o opiekę. Teraz może nie będę szukał, możemy to ewentualnie podesłać w informacjach, natomiast nie jest on nigdzie zakopany. Jeżeli się wejdzie w dział poświęcony opiece administracyjnej, to tam ten standardowy cennik jest. Tak samo SLA. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś taką szczegółową wycenę, no to zapraszam po prostu do kontaktu już bezpośrednio z nami. Wtedy możemy też sobie już właśnie per konkretna infrastruktura tam rzeczy odpisać, dopasować, dowiedzieć się, jakie standardy są oczekiwane i co dokładnie będzie pod opieką, no bo to może w jakiś tam sposób wpłynąć na tą cenę, ewentualnie na czas potrzebny do wdrożenia usługi. Więc tutaj po takie szczegółowe informacje zapraszałbym po prostu do kontaktu z nami. Natomiast jeżeli chodzi o sam cennik, to na stronie hostersi.pl w dziale dotyczącym, w artykule dotyczącym opieki administracyjnej, tam jest ten cennik. On jest gdzieś tak w połowie strony, jak dobrze pamiętam. Natomiast nie będę teraz szukał. I ewentualnie no proszę o po prostu bezpośredni kontakt, to przekażę wszystkie warunki już mailowo. I teraz jeszcze pytanie od Bartosza. Jak wygląda proces monitoringu i reakcji na awarię? Czy mogę więcej odpowiedzieć? Są scenariusze postępowania, w których postępujemy? Tak. Więc jeżeli chodzi o monitoring i reakcję na awarię, mamy podłączonych kilka narzędzi, które nam na bieżąco zbierają informacje na temat infrastruktury. Te wszystkie narzędzia spinają się w taki jeden dashboard, który w naszym takim obsrumie się wyświetla na dużych monitorach. Także wszystkie osoby, które w danym dniu są na dyżurze, mają podgląd do tego, co się dzieje u wszystkich klientów. Ten dashboard pokazuje po prostu automatycznie, gdzie coś się dzieje i co wymaga jakiejś reakcji. W momencie, kiedy coś takiego się pojawia, no to nasi administratorzy logują się do odpowiedniego serwera czy też usługi, sprawdzają, co się dzieje, kontaktują się z klientem. Kontakt z klientem przebiega za pomocą naszego systemu do tyketowania. Jest to system napisany przez nas i każdy klient, który ma u nas opiekę, wskazuje
grupę ludzi, która ma mieć dostęp do tego systemu. Ta grupa może reagować na notyfikacje, ale także może sama dodawać, czyli jeżeli na przykład klienci wiedzą, że coś się będzie u nich działo, nie wiem, planują jakieś sobie zadania czy coś, to może powodować awarię, ewentualnie na przykład chcą coś potestować i my możemy coś zobaczyć jako awarię, ponieważ oni akurat prowadzą jakieś testy obciążeniowe, no to tutaj też nam mogą takie rzeczy odpowiednio zgłosić. No i my też, jak coś znajdziemy, potrzebujemy skontaktować z klientem, to też wszystko załatwiamy przez ten system ticketingowy. Daje to nam taką możliwość po prostu bezpośrednio prześledzenia komunikacji, możemy sobie sprawdzać SLA na bieżąco danego zgłoszenia, także jest to takie dobre, bardzo dobre narzędzie, żeby zapewnić po prostu tą komunikację w dwie strony. Jeżeli chodzi o scenariusze, to tak, owszem, mamy też standardowe scenariusze dla standardowych usług, ale mamy także też niestandardowe ścieżki eskalacji i rozwiązań zależnie od tego, co dla danego klienta, czym dla danego klienta się opiekujemy. To są rzeczy, które ustalamy też na etapie tego przejęcia opieki, gdzie z klientem dowiadujemy się, co w ramach danych usług na przykład jest bardziej istotne, gdzie należy dodatkowe rzeczy monitorować. Jeżeli to są jakieś takie krytyczne rzeczy, to klienci nam też często wystawiają jakieś endpointy, które monitorujemy i to są rzeczy, na które też powiedzmy mamy z klientami jakieś tam odpowiednie procedury ustalone. To jest, mówię, to jest bardzo mocno zależne od infrastruktury, więc ciężko jest mi tutaj jakby operować na konkretach. Też nie o wszystkim mogę mówić, natomiast jeżeli chodzi o taki ogólny proces tego monitoringu, no to mamy tutaj właśnie taki dość duży poziom kustomizacji, jeżeli chodzi o klienta. Mamy też, tak można się zastanawiać, jak to się dzieje, że wszyscy ludzie, którzy są na zmianie, wiedzą, w jaki sposób reagować na dane eskalacje. Mamy prowadzone dokumentacje per klient i w momencie, kiedy coś się dzieje u danego klienta, to za pomocą dwóch kliknięć każdy operator, jeżeli nie jest w 100% zaznajomiony z tą infrastrukturą, może sobie wyświetlić całą dokumentację, może zobaczyć, czy są właśnie jakieś standardowe procesy, czy też niestandardowe procesy, które musi wykonać, może zobaczyć, co dany serwer robi, jeżeli są to jakieś krytyczne rzeczy, więc mamy ten proces dość mocno już taki opracowany, no ale to w wypadku, kiedy mamy kilkuset klientów, którzy z tej opieki administracyjnej korzystają, no to niestety to już jest taka konieczność, żeby te systemy gdzieś tam mieć. Więc jeżeli chodzi o taki ogólny poziom, to mniej więcej w ten sposób to wygląda. Czyli mamy monitoring, który nam daje input. Drugą drogą to jest nasz system ticketingowy, gdzie klienci mogą rzeczy zgłaszać, jeżeli na przykład zdarza się coś, co jest poza naszym monitoringiem albo i tak wymaga jakichś tam naszych działań. No i w drugą stronę, no to my też równolegle z klientami się kontaktujemy. Więc tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że taka odpowiedź jest wystarczająca. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy ewentualnie miałbym coś jeszcze wyjaśnić? Dobrze, widzę, że nic się nie pojawia i nikt już chyba nic nie pisze. Nie. Dobrze, to w takim układzie myślę, że na dzisiaj możemy zakończyć. Tak jak wspominałem, bardzo zapraszam do kontaktu, jeżeli są jakiekolwiek pytania i uwagi dotyczące jakiejś szczegółowej oferty opieki, no to bardzo chętnie tutaj ja, czy też ktoś z moich kolegów połączy się i tutaj przedyskutuję już tak szczegółowo. Więc ze swojej strony raz jeszcze bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za pytania. Dawno nie miałem webinaru, w którym padłoby tyle pytań, na które nawet znam odpowiedzi, to już jest w ogóle super. Więc raz jeszcze dziękuję, życzę udanej reszty dnia i do zobaczenia na kolejnych webinarach.